z tej strony Mafkar. Dzisiaj Meganka, 2012 rok, silnik 1.6, 101 koni, ten najbardziej polecany silnik, bez wariatora, najprostszy, najbardziej szukany. Ogólnie co do samochodu, jak widzicie, bardzo fajny lakier, ciekawe dodatki, jak alufelki 17, relingi w kolorze srebrnym, jest też hak. Czy mamy coś jeszcze? Są też czujnik światła na zmierzchu i chyba z cech zewnętrznych to by było na tyle. A ewentualnie jeszcze dostęp bezkluczykowy. Auto technicznie przeszło przegląd bez zarzutu, jest już zarejestrowane w kraju, sprowadzone w Polsce, dopiero zarejestrowane jest od około 2 tygodni. Jutro idę odebrać czwarty dowód, więc będzie można sobie go zarejestrować. Są też, jak widzicie, tutaj światła do jazdy dziennej na ledzie. Resztę do opowiedzenia o tym samochodzie wewnątrz. No to wracamy do wnętrza pojazdu. Tak sobie tutaj widzicie przebieg. Zacznijmy też może ewidentnie od lewej strony. 4 elektryczne szyby. To w Megance nie jest to standardem. Czasami potrafią być 2. Co mamy dalej? Tutaj wyłączenie ESP i jakieś jeszcze pierdoły. Tutaj włącznik do świateł automatycznych i przeciwdzielnych. Tu, jak widzicie, macie kierownicę skórzaną, przyjemną w dotyku. Regulatory od tempomatu. To wygląda mniej więcej w taki sposób. Przejdźmy do środka. Jak widzicie, auto jest z dużym ekranem i z nawigacją. Tylko wiadomo, trzeba sobie wrzucić polskie mapy, bo wiadomo, Niemcy czasami wrzucają na Europę Zachodnią, a nas jeszcze w paru latach traktowała jako wschodnią Europę i nie było tego od razu w standardzie. Dodam jeszcze, że Megan ma polskie menu w liczniku, tak samo jak i w nawigacji. Jest to też ta wersja z tą ciekawszą tapicerką, z tą taką małą kratką. Tą droższą przy zakupie, tą trzeba dopłacić. Tak jak widzicie, na fotelach fajnie się to prezentuje, tak ala sportowo. Tutaj tak samo na tej listwie wewnętrznej też jest taka krata sportowa od Renault. Ale wracajmy tu do środka i do wyposażenia. Klimatyzacja jest zwykła. Czasami wydaje mi się, że jest to wystarczy do takich samochodów wielkości kompakt, bo nie jest to też auto limuzyna, że będziemy czuli ogromną różnicę w powietrzu, gdy będą dwie strefy. Radio też lepsze. Z USB i z wyjściem AUX. Niepościerane, tak jak tutaj też widzicie, przycisk od start stop też jest ładny. Pokażę jeszcze tutaj konsolę na środku od regulacji nawigacji i od tempomatu. Spójrzcie sobie na gałkę, też ma ładną fakturę, tak samo jak i ręczny. Pokażę wam teraz fotele, bo słońce nie świeci tak mocno, fotele nie są poprzecierane. Tak samo jak faktura tutaj na kierownicy, teraz się łapie takie zbliżenie, ale nie wiem, czy to będzie widać. Kierownica też nie jest w ogóle powycierana. Spójrzcie sobie na mój fotel. Też jest ładny, niepodarty. Ogólnie auto przyjemne jest w środku, przyjemnie utrzymane. Co jeszcze mogę dodać? Wcześniej nie powiedziałem, na filmie auto było zmierzone miernikiem lakieru. Cała prawa strona jest w oryginale, łącznie z maską, dachem i tylnią klapą. Na lewej stronie macie około w niektórych miejscach 150-160 mikronów. Więc obstawiam, że była gdzieś jakaś rysa, a jest to taki lakier, że gdy pomalujemy jeden element, to po prostu nie wejdzie w kolor. Więc myślę, że dlatego cały bak ma troszeczkę większą wielkość tego. Jeżeli interesuje was takie Megan, zapraszam na moją stronę mafkarautomoto.pl lub też na Instagrama mafkarauta. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zawsze zostawić je tutaj. Ewentualnie napisać maila. Jeżeli chcecie więcej samochodów, subskrybujcie kanał, lajkujcie. To by było na tyle. Hej!